Na program zaprasza sponsor, producent termoizolacji Termano. Pani zamawiała? Zamawiała. Dzień dobry. Gdzie jeszcze Feluś? O, idzie. Mówię, że się ustawił dzisiaj po prostu cały pomysł. Super, też mi się tak wydaje. Cześć, do zobaczenia. Pozdrów słuchaczy. I w ogóle mnie Kędzior pochwalił za numer faktu dzisiejszy. Poproszę o pas. Jezus. Ale co w tym numerze jest? No kochana, jest o prezesie jednym. Prezesie z PiS, a nie PiS. Który to prezes? Na lufie 2-0. No nie, to lufę to już znamy, ale bardziej chodziło o to, zobacz, jak otworzysz rozkładówka faktu dzisiaj, to jest pokazanie, jaki polityk z jaką kreskówką się kojarzy. Z bajkami, ta, super. Ale to super, naprawdę, to znaczy, że jest bardzo sezon ogórkowy. Nie, nieprawda. O, popatrz. No. No. Zaczyna się, z którego się śmiejesz, polityka? Z Jarosława. Nie wolno. Nie, znaczy to jest dwustronny kierunek. Tu jest dwustronny, ruchu? Tylko no wiesz, Wyborcza się trochę rozrosła, odkąd nie powstała. Dobrze. Dobra, Iwona, jesteś jedyną kobietą na pokładzie, współczujemy. Dlaczego? Ja się cieszę bardzo. Nie lubię konkurencji kobiecej, ale męską. Nie, to tak naprawdę to bardzo się cieszę, że mam okazję sobie jeździć tym samochodem, bo po pierwsze uwielbiam jeździć samochodami jako kierowca, tak. Uwielbiam prowadzić auto, uwielbiam gadać, jak jeżdżę autem i nie mam z tym problemów. To, o czym mówiliście na początku, że niektórzy mają problem się z tym, jakim cudem jedziesz, słuchasz wydawcy, jeszcze rozmawiasz. Słuchasz wydawcy? Bo a jeszcze takim samochodem to już w ogóle. Nie, tym Fiatem to jest super. No, prawda? Moim zdaniem. Super. Bardzo fajnie. No, tylko ręce za 15. Tylko jakoś tak powoli jeżdżę, bo później krzyczą na mnie, że gwałtownie hamuję i to brzydko w kamerze wygląda. Ale mi się zawsze podoba, jak jestem gdziekolwiek w świecie i oglądam Iwonę, że ty masz... Ten podłokietnik w ogóle został w Lexusie wymyślony dla ciebie. Że ty masz tą rękę tak i to jest, zawsze jest, wiesz, to pięknie. Mocno gestykuluję, ale ostatnio, kiedy lał się na mnie hejt na Twitterze po rozmowie z Różą Thun. Że co? Tak ogólnie, wiesz, trolle się obudziły. No. Jeden z troli napisał, ale czekaj, że... jako Niemka z Niemką sobie mogłaś pogadać w Rzeszcinie. No ale to tym bardziej, wiesz, to double. Była rozmowa, używacie po angielskich zwrotów od rana, double hate się polał. Teraz i tam jeden z panów sympatycznych napisał, no dobra, ale dlaczego oni tak jeżdżą i rozmawiają w tym samochodzie? To tak wolno. Co na to policja? No. Więc czekam na kiedy w swojej skrzynce znajdę wezwanie na policję. Taki napis, w roli podejrzanej. Rozmowa z kierowcą zabroniona. Było tak w autobusach. Jak w PKS-ach dawnych, tak było, pamiętacie, w ogórkach. No ale jak stałeś i panie, poproszę bilet ulgowy, no to on się, wiesz, odwracał. Natomiast... Ale tam nie było w ogóle biletu, tylko się rzucało kierowcą. Na ten taki garb w ogórku. Tak? Drobne już takie, drobne. Nie? On to ma prawo pamiętać. Ja to pamiętam. Bo on dobra, miał to ja się nie odzywam. Pod tym garbem był silnik, a na tym garbie była taka zagroda zrobiona z takiego druciku i tam się na taki ręczniczek rzucało na przykład tam parę złotych i to był jakby... I za bilecik. To był bilecik, z tym, że ten bilecik nie wyskakiwał w formie papierowej. Ale jest coś takiego, to Adam Nowak z Raz, Dwa, Trzy mówił na koniec rozmowy, że on kończąc ją ma poczucie, jakby właśnie skończył rozmowę z synem, którego podwozi do szkoły i załatwiają tematy, których nie mieli nigdy okazji załatwić. Tak. Nagle intymność sytuacji, tak. Cisza, która jest. Masz tu niby... Ile tam, Dominik, masz tych kamer? Trochę masz, nie? Pięć. No i nagle w ogóle nikt ale one są tak subtelne właśnie, że nikt na nie zwraca uwagi. To, co powiedziałeś właśnie od początku, chyba była mowa przy okazji tego programu i tego formatu, że ta intymność, że się wsiada i okej, jest 8 rano, niektórzy są niewyspani, wkurzeni, bo oni są nocnymi markami i tak dalej, ale ta przestrzeń stwarza taką okazję do bardzo fajnych rozmów i my to brutalnie wykorzystujemy. Ale ten na czerwonym, a zdarzyło się tak parę razy. Dominik, wiesz, w ostatniej chwili ciach, a tu numery rejestracyjne zapisane i już. No. Mam nadzieję, że naszych nikt nie zapisuje. No po wczorajszym krakowskim zdarza się czasami. No. Ale udaje ci się jechać te 50 przepisowo? Ja to nawet 40 jadę, bo mówicie, czasami wolę jechać wolniej, bo zmienia się i później krzyczą już na pomarańczowym. A wiecie co, a ja pierwszy program pamiętam, pierwszy mój, to był marzec chyba zeszłego roku. Dobra, jak udaje, masz to zapisane. A mam. 7.55. Nie, ale widzieli, ja mam zapisane wszystkie odcinki i ale dlatego, że później przychodzisz i wykłócasz Sabiną o każdy program, żeby ci zapłaciła za niego dodatkowe pieniądze. Nieprawda. Skończyłem 9.37, 7 minut więcej, mój intelekt był na antenie. To był double hate? Double hate. Dobra, ale nie, jadę pierwszy marzec program. Marzec zeszłego roku. Słuchajcie, i tak trochę depnąłem, no bo tak człowiek, no trochę depnął, bo tu jest czym depnąć w tym Fiacie, oj tak? Jest, my mówimy przy Fiacie. Jest. I za chwilę w uchu. Za szybko jedziesz, drzewa tak migają szybko. No i kurde, bach. Na mnie krzyczał nasz wspólny wydawca, żebym ręce na kierownicy trzymała, bo popatrz i mi pokazał fragment. Tu jedziesz i masz ręce tu. Jak ty jedziesz? No.
No. Ja mówię, no jak nie, gestykuluję, no. rozmawiam, no to no czasami właśnie. Się kierownicę puści. Ale no, kierować jest boską. Tym samochodem absolutnie. I gadać i to jest w ogóle, to jest taka sytuacja i ta intymność właśnie, o której powiedziała Iwona, ludzie tu wchodzą i w ogóle w 6 sekund zapominają, że tu są jakieś kamery, że tu coś słychać. Po prostu sobie jedziemy tak po kumpelsku i gadamy. Ale Patryk, a możemy wrócić do tego materiału, w którym niektórym się zdarzyło zaśpiewać tu w samochodzie? Dobrze? Dobra. Możemy? Oczywiście, że możemy. Opóźnienie wprawdzie jest 10-minutowe, ale spróbujmy, nie ma sprawy. Zdążymy coś puścić. Feluś, zespół Pektus będzie pierwszy, to musieli być u ciebie gości. To chłopaki fajne, tak, no, naprawdę, ładnie koni, po góralsku. Ty masz gust po prostu. Dobra, to grajmy. Po góralsku. Nie kochaj dziewczyno, chłopca Jastrzębiana, chłopca Jastrzębiana, bo od ciebie odjedzie, odjedzie. A ty zostaniesz sama, bo od ciebie odjedzie, odjedzie. A ty zostaniesz sama. Hej, Janic, kusimy włos. Dawaj, dawaj. Nie, dalej nie pamiętam tekstu. Dzień dobry, śpiewali góralską piosenkę panowie z Pektus, to cudowne. Wielu, myślę, też takich osób się boi, bo im się przypomina to, co się dzieje w Stanach, że oni muszą coś zrobić, a tutaj nic nie musisz, nie? Jak nie chcesz. Możesz po prostu pogadać. Beata Kozidrak była u ciebie kiedyś, była, nie? Śpiewaliśmy razem. Aha. I dlatego ja wiem, dlaczego ty zapraszasz takie śpiewające gwiazdy. Bo co? Bo ty jak w karpu karaoke, po prostu lubisz śpiewać. Marzysz o takim programie. Ogóle, słuchajcie, naprawdę. I to jest pretekst, żebyś ty zaśpiewał, żeby cały świat twój głos usłyszał. Oczywiście, tylko bo to jest program, który ma wypromować mnie. Ale my o tym wszyscy już doskonale wiemy, wiesz? Dlatego dzisiaj spędzasz w samochodzie 40 minut. Tak, dokładnie. Iwona mi zarzuciła, że się załatwiłem to. A ja Bogu ducha winny, jak każą, to wsiadam. Tak naprawdę brakowało nam około paru tysięcy do zapięcia budżetu, więc Feluś to dorzucił. A Michał Kamiński, człowiek znany z wielu talentów i z wielu partii, w których był i z wielu różnych innych dziwnych rzeczy. Człowiek, którego teraz z uwagi na różne rzeczy jest trochę mniej niż było na początku jego kariery. Natomiast był taki moment w jego historii, kiedy wsiadł do Onet Rano i zaczął śpiewać tak. Jak zawsze elegancko, nienagannie ubrany Michał Kamiński, poseł. Cześć. Cześć, dzień dobry. Polska. Biało-czerwoni, Polska, biało-czerwoni, Polska, biało-czerwoni, Polska, biało-czerwoni. I to było absolutnie nieprzygotowane, pod Bogiem przysięgam po prostu. Ale mi to dzisiaj od rana to bardzo. Tak, tak, tak. Obudził się pan poseł i że od razu się pierwsze po prostu... Wszedłem na rowerek i zacząłem sobie śpiewać. Rowerek już był rano robiony? Tak, tak, tak. No, to tak. Sportowy tryb życia, widzę. No tak, się staram. Dobrze, pracowywali grzechy młodości. A grzechy młodości to co? Że dobra, dobra, dobra. Nie będziemy kontynuować. Jedzone było. A co nie będziemy? Pan poseł wie, gdzie ja pracuję. No, ile razy zrobiłeś Kamińskiego z browarem? Słuchaj, no było parę razy. Nawet chyba jakiś raz pieniądz musieliśmy zapłacić, bo za coś to. Tam... Nie, już nie pamiętam. Albo co drążyć. Generalnie, ale jak nie wyśpiewaliście, wiesz? Patrzymy, nie wyśpiewaliście. No. Nie, no trochę nie. Ale jak na takiego Kamińskiego patrzymy i tak sobie... A tu wcześniej rozmawialiśmy, Jarek, o politykach takich, PiSu, których co brakuje tam dokładnie drogą. Wyluzowanych. To właśnie nie ma PiS teraz takich Kamińskich, którzy potrafią coś powiedzieć od serca. Mhm. Normalnie, niezgodnie z tym, co rano dostali SMS-em z biura prasowego. Dziś mówimy, że nie wolno ujawniać nazwisk kandydatów do Sądu Najwyższego, bo RODO zabrania. I oni wszyscy po prostu powtarzają tą głupotę cały dzień. Więc Kamiński pewnie by się mógł wyrwać z tego raz na czas, tak? I byłoby trochę łatwiej temu PiSowi. No, ale jak nie chcą, no to trudno. Lubisz wstawać rano? Lubię wstawać rano. Znaczy przyzwyczaiłam się. Jestem, a, musiałaś. Tak, musiałam. Nie, no do radia przez wiele lat wstawałam bardzo rano, więc no ale to wiesz, trzeba jeszcze wyglądać, nie? No widziałam, jak wyglądał kolega, który siedział przy mnie. Dziura odważne. Chociaż teraz w coraz większej liczbie stacji też są kamery, prawda? I no później tak. Można wycinać sobie seteczki i pokazywać w telewizorze. I nie tylko jak goście, jacyś politycy się pojawiają, więc też trzeba wyglądać w radiu. Także komfort pracy w radiu spadł. Spadł zdecydowanie, bo można i taka było uroda przyjść, radiowa już nie przejdzie. No nie, no nie. Natomiast nie. Czasami się PiSowi jakoś tak zapomni zupełnie i oni jednak wpadają. Taki Cymański poseł na przykład. Uwaga, poseł Cymański, bardzo rzadko widziany PiS w Onet Rano, mówił tak. Ranny poseł jest takim rannym ptaszkiem? Jakbym doleżał do tej dziewiątej, a nie dziewiąta, nie? Bardziej z kowronkiem niż sową. Aha. Tak się mówi, bo to nocne puchacze. Chociaż zdarza mi się i tak się zawahałem w tym momencie, bo
za mało czasami sypiam. Późno wieczorem coś czytam, szczególnie coś lubię czytać. Aha. Nie mam problemu z bezsennością. Aha. Zmęczony, zasypiam. Także żadna tableteczka tam nie musi być. Myślę, grana, że nie? Mogę na kamieniu spać, tak? Ale mam zwyczaj z dzieciństwa, że rano wstaję. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, a kto długo śpi, to temu... Kurde, tu nie wiem. No widzi pan, no. To staropolskie takie powiedzenie. No, ale ten początek to znamy ale wszyscy. Słowo jest takie nieeleganckie, muszą wybaczyć. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. No. A kto długo śpi, temu koza bździ. Bździ jest dobre w ogóle. Bździ. Nie jest straszne słowo. Nie jest straszne. Myślałem, że... ale w języku polskim bździ. Bździągło od bździ, bździ. Tak. Bardzo nieładne, wiemy, że... Na bździczko musimy. Czyli mówić, tak, siedzisz, gnijesz w tym łóżku, wstawaj, wstawaj. Dawaj. Dokładnie. Jakbym słyszał naszych szefów. Ale bo Iwona ma tak, że jak jest prowadzącą, to jest bardzo dużo takich ekotematów, nie? Tak, bo ja jestem albo taka animal, jako... albo... Też. Bo przez to, że na co dzień zajmuję się newsami, czyli tą polityką, tak. To tak trochę tutaj naciskam, żeby jednak w samochodzie od tej polityki uciekać czasami, co oczywiście nie zawsze się udaje ze względu na sytuację geopolityczną w naszym kraju. I bardzo chętnie zajmuję się tematami, które gdzieś tam mnie interesują, bo wtedy... Wydaje mi się, że po prostu pytam z serca, bo jestem ciekawa jakiegoś tematu. Ale i... bo ty jesteś wege w ogóle taka? I, no jestem trochę. Nie zdarzyło ci się ani pół kurczaka nigdy? No nie, że nigdy. Ja od 4 lat dopiero. Od 4 lat dopiero nie jem mięcha. A widziałaś, co się zdarzyło wczoraj w nocy na swoim mega popularnym Instagramie? Niejaki Hamilton powiedział, słuchajcie ludzie, chciałbym, żebyście jedli tylko zieleninę, i bo tyle i tyle zwierząt ginie w takim czasie. I ileś naście czy 10 milionów ludzi nagle pomyślało sobie, kurczę, może pójdę na zieloną stronę mocy. Wiesz, także co, nie jeśli będziesz przekona, sama. Ja wiem, że to brzmi banalnie, ale jeśli przekona chociaż jedną osobę, to będzie super. Świętej pamięci Anthony Bourdain, którego uwielbiałam i do tej pory uwielbiam jego programy. Chciałam mieć taki program w Polsce, chociaż chyba by nie przeszedł. Gdzie on pozwalał sobie na wszystko dosłownie. On był wielkim fanem mięcha i to podkreślał i w pewnym momencie trochę mnie zaczęło irytować, co nie zmienia faktu, że uważam, że był wielki w tym, co robił. I absolutnie w każdym niemalże programie propagował i nabijał się z tych, co mięsa nie jadają, tak? No ale to... Wiesz, jak jedziesz do Urugwaju albo do Argentyny, to wstyd nie jeść, no też byś musiała spróbować. Wiesz, no właśnie, bo ja też lubię jeździć i lubię poznawać, lubię smakować i nie zamykam się w polskiej strefie w Egipcie, tylko gdzieś tam jednak ruszę tyłek. I fajnie jest smakować właśnie tej kuchni lokalnej i faktycznie, tak jak mówisz, czasami, no ciężko, ale no to nie jest tak, że pojadę do Argentyny, okej, tu jadają mięso, to zjem. No nie, to jednak... Ale tam... Tak samo jak w Stanach, no. Stanów jeżdżę co jakiś czas i kocham i uwielbiam, tak samo i ciężko tam sobie poradzić, bo oni jednak są mięsożerni bardzo. Widać. Bardzo. Ale wiecie, widać. To z natomiast człowieka tutaj takiego już doświadczonego życiowo, przypomnę 49L i człowieka, który jednak od mięsa nie stronił i też nie stroni teraz. Ty? Tak. Nie, bo no, ja tak dobrze wyglądam, bo trochę dbam, żeby jednak nie ładować niepotrzebnych ilości, to jednak można sobie wyobrazić życie bez mięsa. To znaczy ja dalej, nie, tatar jest okej. Okay. Stofu. Ale są bardzo... Nie, to tatar ja jednak też. Ma być tatar. Tak jak niech Ciechowski śpiewa piosenki Ciechowskiego, to niech tatar będzie z tego, tatarem. Co się z rygory, ale jest życie bez mięsa też. Naprawdę są bardzo przyzwoite lokale, także i w naszym mieście i myślę w każdym innym. Przepraszam gdzie bardzo, można... Warszawa jest trzecim na świecie miastem pod względem... Ale on mówi o Krakowie. Nie, nie, mówiłem o Krakowie nie mówię. Pod względem dostępności knajp wegetariańskich. I naprawdę na świecie. Robią tam takie cudeńka, że nawet mięsożer może wyjść spokojnie, najedzone i z poczuciem, że niczego by nie brakowało. Dobra, Feluś, teraz chciałbym cię zapytać, po jaką cholerę? Nieważne, co jest ciągiem dalszym pytania. Odpowiedz mi na takie pytanie, po jaką cholerę? No, żeby po prostu był dobry program. Nie, zaprosiłeś ministra jakiego? Wiesz co, żeby po pierwsze dać mu szansę poopowiadać o tym, za co pochwaliłby na przykład Hannę Gronkiewicz-Walski. Tak. I wyszedł nawet z tego zadania z obronną ręką. Żeby też, bo to był też czas, pamiętacie, wtedy protestu opiekunów osób niepełnosprawnych. Tak. On ma w swoim życiu akurat taką historię, że sam jest rodzicem syneczka z zespołem Downa, prawda? I żeby o tym spróbował opowiedzieć, poradził sobie akurat z tym zadaniem. Można o nim wiele rzeczy, o jakim powiedzieć, nie najlepszych. I przy okazji jeszcze padło hasło Legia. A jeszcze generalnie się okazało, że jest wielkim fanem Legii, o czym chyba do tej pory nie wiedział. Bo rozumiem, on nie wiedział? On nie wiedział, bo jak są wybory, mówi, kogo ja mam być fanem Legii? Dobra, bardzo proszę. Tak. Gdzie skąd ja startuję z Warszawy? A, to Legia. Mamy ten fragment, nie zawahamy się go użyć. Bardzo proszę. Hymn Legii śpiewa Patryk Jaki z Opola. Śpiewaj piosenkę kibicowską. Mistrzem Polski jest ukochana. Nie zna pan tego. Ukochana ma mistrzem Polski i tak dalej. Ale ja tak troszkę
robię sobie w tym momencie lekkie podśmiechujki, bo czy pan się nie czuje trochę głupio i obco w tej roli takiego świeżo upieczonego kibica Legii? Mistrza Polski w ogóle. No bo tak trochę to wygląda. Nagle zapałał pan miłością do Legii. Nie, to nie jest prawda. Znaczy nie zapałał pan, czy nie nagle? Znaczy nie, to nie jest prawda, że nagle zapałałem. Aha. To jest tak, że oczywiście jestem kibicem Odry Opole i zawsze to mówiłem. To jest mój klub, w którym miałem w ogóle przyjemność grać w piłkę. Aha. I zaszczyt. Natomiast no, jak człowiek kocha piłkę nożną i tak jak pewnie wiele osób przyjeżdża do Warszawy, no to takim drugim klubem naturalnym staje się Legia. I to podkreślam że Legia to jest w ogóle klub, uwaga, patrzymy, uwaga. Spokojnie. Tak? Tak. Że Legia to jest klub o wielkich, największych polskich tradycjach, tak, to 14 tytuł, jak mnie pamięć nie myli. Dlatego no, kibicuję temu klubowi, wierzę w to, że również będzie nas godnie reprezentował w europejskich pucharach. Dlatego no, proszę mi nie odbierać możliwości jakby bycia kibicem Odry Opole i Legii Warszawy. Swoją drogą mówienie przy okazji Legii, że będzie godnie reprezentowała gdziekolwiek, to jest już dzisiaj dosyć prehistoryczne, nie? No dzisiaj jest taki mecz, w którym może Legia pokazać, co? Że... No właśnie co, no... Dostała tutaj bęcki. Ale słuchajcie, może się tak wydarzyć. On tam się chłopaki zepną i dokopią tym... To ze Słowacją grają, nie? Ty... Nie, no to nas się pytasz? Tak, znaczy, no, ja, czy ja w przeglądzie sportowym pracuję, kiedyś pracowałem, ale... Dzisiaj nie. W każdym razie tu dostali bęcki, tam nasi pojadą. Mówię nasi, bo jak Legia gra w pucharach, to są nasi. A ty jesteś za Wisłą czy za Krakowią? Ja jestem za Krakowią. Jednak. Dlaczego jednak? Nie, bo ty masz przypięty tweet. Jednak to jest krzyż. Twój przypięty tweet ma ile lat? Ze 100 już. 57. No właśnie. Tak. I tam się chwalisz tym, za kim jesteś. No tak, jestem za Krakowią. To jest rodzaj takiego cierpienia, które Pan Bóg zsyła na człowieka, na kibica. Bo tak normalnie to nie ma jakichś ważnych powodów aktualnie, żeby być kibicem Krakowi. Ostatni mistrz Polski, tak. Krakowia, 1948. No to zapomnij. Ja już tam prawie przygotowałem. Tak, przez mgłę pamiętam. A co jest twoim cierpieniem, Iwona Wonedrana? Cierpieniem? Tak. Absolutnie nie ma żadnego cierpienia. Same plusy. Inaczej, wstawać. I zaraz, nie. O najlepszych momentach. Najlepszym momentem w Onet Rano jest to, jak przychodzę o godzinie 7 i mam nadzieję, że kamera tam jest i właśnie teraz pokażę. I tam siedzą takie trzy fantastyczne dziewczyny, które dbają o to, że się wygląda dobrze i te podkrążone rano oczy gdzieś znikają zaczerwienione. I że mam na sobie dużo kwiatów. Paulina, dziękuję Ci za to. Gałuszka, Agnieszka i Patrycja. Masz one trzy. Na sobie kwiaty? Z reguły. A, tak. No dzisiaj nie, bo dzisiaj jestem private, tak? Private. A, czyli private sytuacja. Poczekaj, jeszcze raz. Patrycja, Agnieszka i Paulina. Paulina to jest ta dziewczyna, która... Może to pokażmy. Patryk, pokażmy, nie? Pokażmy, Iwona chwali. No miało być backstage, no, a nie wspomnieliśmy oczywiście o nich. No. Iwona chwali dziewczyny i szczególnie... A teraz dobrze, ale teraz pokażmy to, o czym mówiłeś do ucha przed chwilą. Paulinie nie wszystko wychodzi i chciałbym, żebyśmy to teraz udowodnili. Niebieskie okej, okay, ale róż już nie. Deca. Poszło? Jeszcze sobie jeździmy. Idzie. A, dobra, to, ale teraz jesteśmy na antenie cały czas, no to jak jesteśmy, to dajszy. Podobno Katarzyna Nosowska, różowa koszula. Masz coś takiego, Domino? Chwila, szukam. Szuka, ja to no to chwilę. Widzisz, to no, ale na dobrze, koniec, no ale ona daje ci... No to teraz, uwaga, poczekajcie, podprowadzę, jak tam to było dobrze podprowadzone, teraz ja już nie wiem. Paulinie nie wszystko wychodzi, oto dowód. Piszę teraz teksty na nową płytę i uważam, że no myślę, że to będzie najważniejsza płyta w moim całym życiu, w całym dorobku. Ponieważ przestaje się siedzieć na metaforę. Na porównanie, przenośnie, nic z tych rzeczy, żadnych takich konstrukcji nie będzie. Po prostu będzie... Prosty beat i prosta Kasia. Bardzo. Kurczę. I wiesz co będzie? Już widzę te nagłówki. Nosowska się skończyła wraz z... I tu trzy kropki. A, na kile mol. No dokładnie, no tak. Czy wiesz, będzie... Kiedyś to było głębokie, a teraz... No właśnie, ale kiedyś to, jest... to dziewczyna kombinowała, a dzisiaj każdy mógłby taką płytę napisać. Tak, tak. Ale gdybym napisała znowu wielopiętrowe po prostu jakieś dziwadło, to by powiedzieli, nie, tato, kurde, ciągle to samo, co za grafo.
żeby chociaż coś prostszego wreszcie napisała. Takiego, żebym zrozumiał, bo nie. Szyję po prostu jak opętana jakaś. Po co to komu, po co to światu? No i to jest właśnie tak, tak jest skonstruowany świat. No ale właśnie tak. Jestem przekonana, że się dowalą do twojej koszuli. Że jest różowa, nie? Tak. Ale... ale gdyby nie była różowa, to by się dowalili, dokładnie. Że nie jest. Jest poniedziałek. Dlaczego on ma takie ciemne, granatowe rzeczy, skoro to tak smutno wygląda? Właśnie. A Kasia taka pozytywna. Nareszcie ktoś pozytywny wsiadł do Kuźniara, a on jeszcze w tym różu. Naprawdę obraził ją. Powinien no tak, wyglądać sobie, godniej. Ale właśnie na tym polega, że przyczepić się można naprawdę do wszystkiego. To nie jest żaden... żaden wyczyn. Ale co jest fajne przy okazji Kasi, bo Kasia i cała ta nasza rozmowa zresztą jest jednym z najchętniej oglądanych fragmentów, który jest na YouTubie. I nie wiem, czy wam się to zdarzyło, ale ludzie mówią, a ja pana oglądam na YouTubie. Onet dla wielu w ogóle jako taki nie istnieje. Oni po prostu biorą sobie treści z sieci i dla nich miejsce, z którego biorą, jest miejsce, które to wyprodukowało, co jest też fajnym znakiem czasów. No. Jest, ale Róż był piękny. No, ja uważam gorące brawa dla Pauliny. Tak, dla Pauli gorące. Bo ona dba o to, żeby było właśnie żywo, kolorowo i fantastycznie. Żywo, kolorowo. Tak. Oczywiście, Feluś, dostałeś no dostałeś od jakiejś różową koszulę? Nie dostałem różowej koszuli, ale muszę się przyznać, że Paulina ma też rodzaj takiego, ja to nazywam sklepik u Pauli, bo ona przytargiwuje te rzeczy w torbach swoich. A później się, my zakupy robimy. My tam się pindrzymy, żebyśmy ładnie wyglądali. O, ten różowy sweterek nawet ładny. Paula... Ile to? A, ile? A wiesz, 750 euro. Ale wiesz, no. Nie, bo 750, ona ma 50% marżę. To jest najdroższy butik. Ona na chorze jest droższa niż, ludzie, niż butiki na Mokotowskim. Myślisz, że ona nas kroi na kasę, jak my coś w niej kupimy? A co, myślisz, że żonę tu dostaje te pieniądze? A ja myślałem, że to jest tak tanio. Kurde. Nie, ale naprawdę. To nie fakt. A, dokładnie. A sklepik u Pauli jest okej, okay, muszę powiedzieć. Nawet, no nie, to se sam kupiłem. Słuchajcie, to co będziecie robić w czasie wakacji, Iwona? Pracować. Ona 24 funkcjonuje cały czas, 24 na dobę w sierpniu również. Świat się kręci, dużo się dzieje, więc działamy. I tak. Rozwijamy się i mam nadzieję, że we wrześniu troszeczkę nową odsłonę pokażemy też. Tyle mam. A Feluś? Ja podobno zdejmujecie gołą dziewczynę z ostatniej strony. No jak? To przecież to wieloletnia tradycja. Przenoszą ją na jedynkę. Tak, oczywiście na jedynkę, ale z pikselem. Żeby taka tajemnica była. Nie no, porobię jeszcze trochę gazety, bo uwielbiam w ogóle robić gazetę cały czas. No to jest trudne zadanie, jak widzieliśmy, wymyślać kto z jaką kreskówką się kojarzy. No. A to jest dobre. Wiesz, w ogóle to chyba był nie taki oryginalny, bo to nie jest oryginalny, ale mój pomysł. Zróbmy coś takiego. Jak fajnie wyszło. Super. Znowu ja. A masz tak w redakcji, że wychodzisz jako naczelny, mówisz, słuchajcie, jutro zrobimy to tak. A ludzie mówią, zapomnij. Nie, stary, to już było 16 razy. Nie wymyśliłem tego? Nie, to nie elegancko. No i potem gdzieś pojadę jeszcze trochę w Polskę. Ale z trochę. Synem, który cię właśnie wydziedziczył za to, co o nim mówił. Prawdopodobnie, tak. Szymuś, pamiętaj. Szymuniu. Szanowni widzowie, Patryk, bo ja już nie będę miał szansy nic powiedzieć, czy będę miał coś na do widzenia? Będę. Ja jeszcze się wskoczę na chwilę do góry, dobrze? Ale teraz to jest ten moment, który ja niestety zawsze przewalam. Nie wiem jak ty. Ja się staram, żeby było dobrze, bo jestem z Krakowa, my jesteśmy porządni, nie przewalamy. Iwona stoi i czeka, i czeka, i czeka, i czeka. Tak, bo oni krzyczą, biegnij do studia, bo już skręca, już wchorzą. Się okazuje, że ta chona przejedzie jeszcze z 10 minut. Albo wczoraj Kalisz tak długo kończył. I teraz ja tutaj sobie grzecznie zwykle zapowiadam Iwonę, ale dzisiaj to jest inaczej, więc bardzo proszę. Onet24, Kamil Turecki dzisiaj, proszę. Na program zaprosił sponsor, producent termoizolacji Termano.